Cześć, tutaj Justyna Świetlicka. Witam Cię w 182. odcinku mojego podcastu, audycji, w której poruszam temat diety, aktywności fizycznej, szeroko pojętego zdrowego stylu życia, ekologii, podróży i rozwoju osobistego. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o zdrowiu naszego układu pokarmowego. Wydaje mi się, że nie ma nic gorszego niż w kółko dokuczający brzuch i różne dolegliwości ze strony naszych jelit. Dlatego w tym odcinku porozmawiamy o tym, w jaki sposób codziennie możemy zadbać o nasz układ pokarmowy, jakie produkty warto wprowadzić do naszej diety, żeby układ pokarmowy działał lepiej, i porozmawiamy także o tym, jakie są takie najczęstsze problemy z trawieniem oraz brzuchem. Partnerem tego odcinka jest marka Health Labs Care, czyli producent suplementów diety stworzonych z myślą o indywidualnych potrzebach kobiet. A moją gościnią jest Emilia Ptak, czyli dietetyczka ze specjalnością dietetyki klinicznej oraz sportowej z ponad 10-letnim doświadczeniem. Emilia jest także autorką bestsellerowych książek Rozszyfruj swoją krew i Masz to we krwi. No i Emilka współtworzy skład suplementów w Health Labs. Jeśli chcecie sprawdzić, przetestować suplementy Health Labs z kodem Owsiana, macie 10% zniżki. Link do strony Health Labs zostawię Wam w opisie, a teraz zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy, która w niektórych momentach była niezwykle otwarta i porozmawiałyśmy na niektóre niewygodne tematy, takie właśnie jak gazy, problemy ze strony układu trawiennego, i ustaliłyśmy, jak często powinniśmy chodzić do toalety. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Emilka. Cześć. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Chciałabym się najpierw Ciebie zapytać, kim jesteś, czym się zajmujesz, dla tych osób, które może jeszcze nie znają Cię z internetu. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Na co dzień zajmuję się dietetyką kliniczną, czyli przede wszystkim pomagam w takiej renowacji zdrowia swoim podopiecznym, ale też nie tylko przy konsultacjach indywidualnych, ale też przy takich jakby produktach, które mają cały spektrum wsparcia zdrowia dla naszego organizmu, czyli między innymi jestem ja autorką książek i e-booków, i szkoleń, i webinarów edukacyjnych, i między innymi autorką niektórych składów suplementów, więc to działanie jest bardzo szerokie w zależności od tego, co jest potrzebne komu akurat w danym momencie. Powiedziałeś, że zajmujesz się renowacją zdrowia. Zazwyczaj dietetyk kojarzy się ze specjalistą, który pomaga nam schudnąć. Dlaczego zajęłaś się renowacją zdrowia, a nie odchudzaniem? Zawsze akurat to mnie najbardziej interesowało w momencie, kiedy zaczęłam się zajmować w ogóle dietetyką, dlatego że bardzo szybko zauważyłam, że większość ludzi, z którymi się spotykam w gabinecie, nawet jeżeli oni przyszli na przykład po to, żeby schudnąć, a ja tę pracę zaczęłam dość szybko, bo już na pierwszym roku studiów tak naprawdę pracowałam z podopiecznymi, że oni mają różnego rodzaju problemy zdrowotne i okazywało się, że a to przynoszą jakieś badania krwi, a to na przykład byli już na mojej diecie któryś miesiąc i na przykład dopiero mieli jakieś wskazanie zrobienia badań do na przykład pracy i okazywało się, że ktoś ma wysoki cholesterol. No i teraz na przykład przychodzi i teraz skąd my mamy wiedzieć, czy ten cholesterol jest wysoki od diety, tak? Czy był już wysoki, zanim ta dieta była rozpoczęta. I tak krok po kroku okazało się, że faktycznie idealnym takim schematem pracy jest to, kiedy osoba, która się do nas zgłasza, przynosi taki swój troszeczkę przegląd zdrowotny, tym bardziej, że zazwyczaj jak ktoś nie robi tych badań do pracy, to rzadko kiedy decyduje się na takie badania po prostu na własną rękę. Teraz oczywiście to już jest coraz bardziej popularne, ale to ponad 10 lat temu to było bardzo abstrakcyjne, żeby pójść do laboratorium i tak sobie coś tam zbadać za własne pieniądze. I właśnie tak stopniowo wypracowywałam taki schemat. Później okazało się, że to jest niezwykle fascynujące, jak kształtuje się nasza morfologia, jak dieta może mieć wpływ na wyprowadzanie anemii, problemów trawiennych, problemów skórnych, problemów hormonalnych. I to mnie
mnie po prostu niesamowicie pochłonęło. A ta redukcja wagi zawsze była moim celem takim przy okazji, tak? To się i tak działo oczywiście, ale im lepiej ten organizm się czuje, im lepiej funkcjonuje, tym lepsze później ma te wyniki, również wyniki redukcji. Z tego, co widziałam, to w internecie, dużo na Instagramie mówisz właśnie o działaniu przewodu pokarmowego i o tym, żebyśmy my dobrze się czuli. Jak Twoim zdaniem wygląda zdrowy brzuch? Bo nie wiem, czy to możemy zauważyć też gołym okiem. I jak my się czujemy, jeżeli nasz układ trawienny działa tak, jak trzeba? O właśnie, to jest super pytanie. Jak my się czujemy, kiedy brzuch działa tak, jak trzeba? Bo jak nie działa tak, jak trzeba, to szybko się o tym dowiemy. Czyli kiedy wszystko jest w porządku, to nie cierpimy na żadne uporczywe wzdęcia, na jakieś takie rozpieranie naszego brzucha, nie odbija nam się po kilkanaście razy dziennie, nie mamy zgagi, nie odczuwamy jakiegoś palenia w przełyku, czujemy taką lekkość na brzuchu. Tak naprawdę zakładamy ubrania i nie musimy się interesować tym, jak ten brzuch się w tych ubraniach czuje, bo po prostu mamy tę właściwą lekkość. Do tego nie cierpimy na jakieś zaburzenia wypróżniania, czyli idziemy do toalety, siadamy na toaletę na przykład, żeby zrobić grubszą sprawę i okazuje się, że to nam zajmuje 30-60 sekund, ani po nas jakoś brzydko nie pachnie, ani jakby nie wstydzimy się, kiedy ktoś po nas wchodzi do toalety, po prostu wszystko jest w porządku. Nie cierpimy też na jakieś gazy takie właśnie uporczywe. Ja kiedyś miałam ten problem i na przykład dochodziło do tego, że po prostu musiałam wychodzić z zajęć na uczelni, żeby po prostu wyjść, oddać gazy, a gdyby nie daj Bóg mnie ktoś zaskoczył, albo nie wiem, pogilgotał nagle, albo cokolwiek, no to było to dla mnie tak stresujące, gdybym się miała nagle odezwać, a byłam akurat w momencie wstrzymywania jakiegoś ultra brzydko pachnącego, ogromnego gazu, to wiem, jaki to jest dramat, czy pójść wtedy na siłownię, czy trochę się po prostu wyjść do ludzi, czy na przykład być na jakimś spotkaniu, gdzie potrzebna jest cisza, a Twój brzuch ciągle nad czymś pracuje i tam jest jakieś przelewanie i jest ten magiczny moment ciszy i tak naprawdę słychać tylko Twój brzuch. I właśnie to są takie symptomy, jeżeli my nie mamy tych objawów, czyli po prostu wstajemy, ten brzuch sobie z nami żyje i za bardzo nie przykuwa naszej uwagi, ani toaleta, to nie są dla nas żadne rzeczy krępujące, stresujące, to wiemy, że z naszym brzuchem jest generalnie w porządku. Natomiast jeżeli jest ta druga sytuacja, czyli właśnie cierpimy na takie ciągłe jakieś zatrzymane gazy, ciągłe odbijanie się, ciężkość taką, że czujemy jakbyśmy jakiś kamień puknęli, a nie posiłek po prostu. Czujemy jakieś rozpieranie, te gazy są brzydko pachnące, ciężko jest po nas wejść do toalety, raz mamy zaparcie, raz biegunkę, raz jakieś takie zmiany, że kilka dni się wypróżniamy tak, później inaczej. Boli nas ten żołądek, coś nas tam uciska, mamy jakieś właśnie przelewania, skurcze, to już wiemy, że tutaj warto jest przyjrzeć się temu trawieniu, co tam jest nie tak i po prostu ulżyć temu brzuchowi, żeby przez ten żołądek dojść sobie do zdrowia. Mhm. W jaki sposób zdiagnozowałaś, jaki był u Ciebie problem? Jeżeli ktoś ma niektóre z tych objawów, o których powiedziałaś, to co my powinniśmy zrobić? Czy możemy się zdiagnozować w Google? Czy powinniśmy pójść do lekarza, do dietetyka? Jak my możemy stwierdzić w ogóle, jaka jest przyczyna i jak sobie pomóc? O, super, że o to pytasz. Ja może nie tyle będę się skupiać na sobie. Mój przypadek może tutaj nie być tak miarodajny, jeśli chodzi o tą diagnostykę, ale jeżeli chodzi o takie ogólne problemy, od czego zacząć, tak, że czujesz, że coś tam jest nie tak z tym układem pokarmowym, że ten brzuch ci doskwiera, że to... Bo też na przykład kobiety są troszeczkę przewrażliwione na temat wzdęć, czyli my chciałybyśmy często mieć po prostu płaski brzuch, tak samo rano jak wstajemy, tak samo wieczorem. Jakaś część z nas do tego dąży albo ma takie postrzeganie swojego ciała, że tak sobie wyobraża swój brzuch. Tymczasem ten układ trawienny cały czas pracuje. To jest taka fabryka, która nie ma odpoczynku, ma tylko troszeczkę zwolniony tryb pracy, ale funkcjonuje przez całe życie i przerabia nam dosłownie tony jedzenia. I my musimy też mieć świadomość, że kiedy rano wstajemy, ten brzuch będzie wyglądał inaczej niż po całym dniu jedzenia i po każdym posiłku oczywiście ten brzuch będzie mniej wypłaszczony i w naturalnej swojej pozycji będzie troszeczkę bardziej zaokrąglony, ale oczywiście jeżeli my mamy rozdęcie, które nam zajmuje kilkanaście centymetrów, czyli nasz brzuch się różni dosłownie o dwa rozmiary, tak, od rana do wieczora, to już wiemy, że jest to zbyt duża różnica, jeżeli jeszcze czujemy duży ucisk na przykład po ubraniach. I
to, co ja spotykam się nagminnie, dlatego fajnie, że o to zapytałaś, bo bardzo chciałabym to zaznaczyć, jak jesteśmy przy jakiejkolwiek diagnostyce, żeby zacząć diagnostykę układu pokarmowego od tego, co z niego wychodzi, czyli od stolca. Ja przyjmując ludzi, spotkałam pacjentów, którzy mieli badania robione za kilka tysięcy złotych przy problemach jelitowych i nie mieli zrobionego nigdy kału na badanie ogólne, kału na resztki pokarmowe, badania takiego jak na przykład kalprotektyna czy immunoglobulina IgA w stolcu, która mówi nam o stanie też śluzówek w naszym układzie pokarmowym. Czyli jeżeli zaczynasz zauważać, że faktycznie te objawy, które wymieniłyśmy, czujesz, że ten układ trawienny kiepsko działa, to zacznij od tego, co wychodzi z Twojego układu pokarmowego, czyli stolec. To jest ten najlepszy materiał badawczy, bo tam widzisz, czy on ma właściwy pH, czy tam jest za dużo bakterii, może za mało bakterii, jakie tam są resztki pokarmowe, czy być może są tam jakieś jaja pasożytów, czy być może są tam jakieś rzeczy, które nie powinny się w tym stolcu znajdować, a tak naprawdę możesz zacząć jeszcze od badania, do którego nie musisz iść do laboratorium, czyli możesz po prostu obserwować ten swój stolec. To jest może takie mało sexy, mało popularne, ale właśnie to odwracanie się ze sobą do toalety i sprawdzanie, co my tam zostawiamy, to jest takie nasze codzienne badanie. Zresztą na przykład przy pacjentach, którzy mają problemy typu choroby zapalne jelit, czy na przykład zespół jelita drażliwego, właśnie taka codzienna obserwacja stolca i odnoszenie się do skali bristolskiej stolca to jest jedna z głównych metod prowadzenia tych symptomów, objawów, nasilenia, czy też wyprowadzenia choroby. Więc zacznijmy najpierw od takiej uważności na to, co wychodzi z tego układu pokarmowego, czyli na nasz stolec, ale też pierwszym badaniem, które powinno nam przyjść do głowy, zanim wejdziemy w Helicobacter pylori, zanim wejdziemy w jakieś bardzo szczegółowe gastroskopie, kolonoskopie, inne jakieś już super badania, to sprawdźmy po prostu kał na badanie ogólne i kał na resztki pokarmowe, żeby zobaczyć, jak ta kupa się ma, tak brzydko mówiąc. A jeżeli my nie do końca wiemy, jak ona powinna wyglądać, co możemy wpisać w internecie, żeby dowiedzieć się w ogóle, jaka jest norma, bo domyślam się, że no, nie mamy trochę punktu odniesienia, bo raczej widzimy tylko swoją. O właśnie, tak, to dobrze jest mieć tą skalę i faktycznie istnieje coś takiego jak taki wzorcowy stolec, do którego moglibyśmy się porównać i tu między innymi właśnie jak sobie wpiszemy w Google skalę bristolską stolca, to będzie to taki stolec, który nam tam się ukaże pomiędzy 3 a 4. Taka czwóreczka to jest taki, można taka powiedzieć, idealna kupa, czyli właśnie tam widzimy, że nie ma resztek pokarmowych, nic nam tam za bardzo nie zalega. Ten stolec jest zwarty, czyli on jest, to nie są jakieś pojedyncze kulki, ani po prostu jakieś bobki królicze, ani coś, co jest po prostu strzępkami luźnymi tego stolca, tylko jest to taka zwarta konsystencja. Ta kupa nie jest też za twarda, bo im jest bardziej twarda, tym bliższa jest temu stolcu zaparciowemu, im jest bardziej luźna, czyli im bliżej jedynki, tym jest bardziej rozwodniona i bliżej biegunki. Więc my chcemy być gdzieś pomiędzy zaparciem a biegunką, chcemy mieć taki stolec, który jest jednolity, w którym nie widzimy zbyt dużo resztek pokarmowych, który ma taką barwę brązową, ale nie ciemnobrązową, tylko taką dość jasno brązową. Nie ma być wybarwiony, czyli to nie ma być przeźroczysty stolec, bo wtedy też to będzie świadczyło o problemach na przykład z trzustką, z enzymami trawiennymi. Nie ma być za ciemny, bo wtedy to będzie świadczyło o tym, że długo przebywał w przewodzie pokarmowym albo mogą być jakieś mikrourazy w tym układzie pokarmowym, tylko ma być taki jasno-brązowy. Ja mogę tutaj podać takie porównanie, ono jest bardzo obrazowe, ale niektórzy mogą się na mnie obrazić za to, bo dotyczy konkretnego produktu. Taki idealny stolec wygląda troszeczkę jak taka kiełbasa śląska, taka tradycyjna, czyli po prostu taka laseczka, która jest zbita, gładka, widać, że tam nie ma żadnego śluzu na wierzchu, który tą kupę oblega, nie ma tam żadnych właśnie strzępków i po prostu gładko wychodzi nam z tego układu pokarmowego. Czyli my po prostu siadamy na toaletę, 30-60 sekund robimy bez problemu swoje, wycieramy się dosłownie kilkoma listkami papieru, nic nam więcej nie jest potrzebne, chyba że mamy jakieś inne metody, typu obmywamy się na przykład po każdym oddaniu stolca, bo oczywiście każdy ma tutaj te różne sposoby, ale chodzi też o to, że ten akt defekacji nie ma być dla nas traumatyczny, nie ma nam się przykro kojarzyć i jeżeli my dobrze się wypróżniamy, mamy zdrową kupę, to po prostu to nam łatwiutko idzie. Później już czy jak spędzimy ten dalszy czas na toalecie, prawda, czy będziemy przeglądać gazety, czytać książkę, spoglądać w telefon, to już nie chodzi o to, ale ten sam akt wypróżniania to ma być takie przyjemne, szybciutkie i posprzątane. Czy to w ogóle jest dobry nawyk zabierać ze sobą telefon do toalety? Szczerze mówiąc, ja tego nigdy nie rozumiałam i nie rozumiałam tych żartów, dlatego że ja raczej nie mam problemu z wypróżnianiem. Właśnie idę do toalety i wychodzę, jakby robię to, co mam zrobić i wychodzę i to dla mnie nigdy nie był problem i nigdy nie rozumiałam,
po co się zabiera telefon do toalety? W sensie, to jest przecież tylko 30 sekund właśnie, czy minuta, tak jak mówisz. Dokładnie. Ja też tego nie rozumiałam, dopóki nie miałam dziecka. Jak się urodziła moja córka, to trochę bardziej zrozumiałam, o co chodzi z tym jakby przysiadywaniem faktycznie na tak zwanym posiedzeniu w łazience. Kiedy po prostu możemy się zamknąć i mamy chwilę tego spokoju po prostu oko w oko ze sobą, że tak powiem. Więc no wielu ludzi po prostu zabiera właśnie, bo lubi sobie w taki sposób się odprężyć. Znam też osoby, które tylko kiedy patrzą w telefon są w stanie się na przykład wypróżnić, bo jeżeli chcą się skupić tylko na akcie defekacji, to mają to już do takiego poziomu zakłócone, że nie są w stanie tego zrobić na przykład bez przeglądania chociażby Instagrama, czyli dopiero kiedy jest ten bodziec taki dopaminowy, kiedy się trochę rozluźnią, kiedy spojrzą sobie na jakąś tam ulubioną stronę, coś fajnego zobaczą, to nagle ciało się rozluźnia, bo my tutaj jesteśmy tymi zwieraczami cały dzień spięci, prawda? Bo często na przykład chce nam się do toalety rano, ale nie możemy, bo już trzeba pędzić do pracy, bo jakieś obowiązki, bo coś. No i potem, kiedy siadamy na toaletę, jest nam ciężko nagle złapać ten taki moment, to już mogę poluzować po prostu ten zwieracz i to może sobie wyjść. I wielu osobom też to pomaga po prostu w tym akcie rozluźnienia. Też się zastanawiam, kiedy powinno nas to zmartwić, bo też rozmawiamy tutaj po prostu tak otwarcie. Jeżeli to się zdarza od czasu do czasu, ja mam właśnie takie doświadczenia, że kiedy się czasami stresuję, no to właśnie układ pokarmowy działa trochę inaczej. Czy jak to w ogóle się dzieje, że nasz stres i układ pokarmowy jest powiązany, że w momencie, kiedy ja mam stres, to tych częściej wychodzę do toalety po prostu? To jest, każdy z nas też ma troszeczkę taką indywidualną reakcję na ten stres. Jedne osoby na przykład właśnie częściej się wypróżniają pod wpływem stresu, inne osoby wręcz mają takie zaparcie pod wpływem stresu, ale faktycznie stres jest bardzo związany z naszym układem pokarmowym i tutaj możemy sobie przywołać taką sytuację na przykład kiedykolwiek poczuliśmy się na przykład zakochani albo mieliśmy jakieś takie ważne spotkanie z osobą, która rozbudziła nasze emocje i odczuwaliśmy te tak zwane motylki w brzuchu. I jak to faktycznie jest zrobione, że my tutaj niby głową, prawda, a jednak to ciało tam reaguje i czujemy. Albo przed jakimś ważnym egzaminem, czy spotkaniem, czy jakąś rozmową w pracy bardzo ważną też możemy właśnie odczuć coś takiego, że albo potrzebujemy się właśnie wypróżnić, albo czujemy, że ten brzuch jest taki po prostu spięty i tam odczuwamy ten stres. I właśnie mamy bardzo silnie połączony tak naprawdę układ pokarmowy z naszym mózgiem. Istnieje coś takiego jak oś jelito-mózg, w której bezpośrednio te informacje są tak naprawdę wymieniane. I oczywiście nasz mózg jest tutaj troszeczkę bardziej odłączony, bo te całe procesy trawienne, gdyby miał nasz mózg tylko cały czas nimi sterować, to po prostu niczym innym by się nie zajmował. Tym bardziej jeszcze jak na przykład jemy więcej i podjadamy, to już w ogóle cały czas by ten mózg tylko pracował nad tym. Natomiast te informacje płynące właśnie z jelit do mózgu są bardzo nasilone, dlatego że my potrzebujemy, nasz mózg potrzebuje wiedzieć, że w układzie pokarmowym jest wszystko w porządku, żeby mógł się zajmować koncentracją, codziennymi sprawami, neuroprzekaźnikami, tym co ma do zrobienia, a nasz układ pokarmowy po prostu ma wytwarzać odpowiednią ilość serotoniny, ma się tam wszystko dziać jak najlepiej, ma dbać o odporność, ma być właśnie tym miejscem, w którym jedzenie się trawi, wydala, nic nam nie zalega, jest odpowiednie środowisko bakteryjne. I tutaj mamy bardzo silne połączenia właśnie nerwowe między sobą, więc jeżeli tylko cokolwiek jest nie tak w jelitach, mózg o tym wie i odwrotnie. I faktycznie bardzo często super metodą do poprawy swojego trawienia jest praca nad stresem. I tu na przykład dzisiaj chociażby jestem też po konsultacji z jedną z moich takich stałych podopiecznych i przy dzienniczku to jest coś, co zresztą się bardzo często powiela. Wpisany posiłek, na przykład jakiś burger z frytkami i ten burger był na wakacjach, w dzień wolny i ona ewidentnie zauważyła, że lepiej się czuje po tym burgerze, kiedy ma po prostu luz, niż kiedy zje super fajny posiłek, kiedy jego w pracy bez uważności, bo jeżeli zastosujemy to do uważności, jeżeli z jego w skupieniu, w spokoju zrobi tą swoją przerwę w kalendarzu na posiłek, czuje się super. Ale jeżeli tego nie zrobi i po prostu je gdzieś tam w biegu, to zauważa, że od razu czuje się bardzo źle trawienie. I właśnie tak to funkcjonuje, bo jak my się spinamy, mamy bardziej płytki oddech, mniej dotleniamy ten układ pokarmowy, te narządy są pod większym tak naprawdę ciśnieniem same w sobie już i to powoduje, że całe trawienie jest zaburzone w tym momencie. O wiele gorzej nam funkcjonują enzymy trawienne, upośledzamy sobie też pierwszą fazę trawienia, czyli fazę głowową, gdzie najwięcej enzymów nam się wtedy dostaje bodźce, żeby się wytworzyć i po prostu wtedy to trawienie przebiega gorzej. To jest niesamowite, jak bardzo jedzenie nieuważne wpływa na nasz układ trawienny, a co z jedzeniem
przy telewizorze, przy przeglądaniu Instagrama, czy to jest dobry pomysł, żeby się tak rozpraszać. I to, co jest dla mnie dziwne, jak czasami słyszę, że nie wiem, para ogląda sobie na przykład serial do jedzenia, gdzie ja z moim partnerem zawsze jemy bez żadnych rozpraszaczy. Nigdy nie jemy posiłków, oglądając na przykład jakiś, nie wiem, odcinek serialu, czy telewizji w ogóle nie oglądamy, więc my staramy się zawsze jeść w skupieniu i pogadać podczas tego posiłku. Jak złe czy niezłe jest właśnie rozpraszanie się podczas jedzenia? Też na to oczywiście mamy coraz więcej publikacji naukowych. No, fizjologicznie jest po prostu usiąść i zjeść. Idealnie, gdyby temu towarzyszył spokój, idealnie, gdyby temu towarzyszyło uważne gryzienie, dlatego że po to mamy zęby też w jamie ustnej i po to tutaj zaczynamy jeść, a nie, nie wiem, drugą stroną, żeby dokładnie jedzenie pogryźć i wymieszać ze śliną. My już w ślinie mamy pierwsze enzymy trawienne, my dzięki temu rozdrabniamy kęs pokarmowy i jeżeli my go odpowiednio pogryziemy, wymieszamy ze śliną, on jest ultra prosty już dla układu pokarmowego, żeby zająć się nim dalej. Jeżeli my jemy łapczywie, połykamy duże kęsy, słabo gryziemy, słabo mieszamy pokarm ze śliną, to bardzo utrudniamy cały dalszy ciąg trawienia, który zachodzi. Oczywiście układ trawienny sobie poradzi, bo my jesteśmy tak zaprogramowani, że po prostu wszystko prawie przetrawimy jak kozy, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli my nie szanujemy tego układu pokarmowego, to wtedy on ma o wiele trudniejszą pracę do zrobienia. I między innymi właśnie takie nieuważne jedzenie prowokuje do tego, po pierwsze, żeby mniej dokładnie gryźć, połykać większe kęsy, mniej mieszać właśnie ten pokarm ze śliną, a ponadto my często, kiedy jemy nieuważnie, zjadamy po prostu więcej. Tymczasem idealnie jest odejść od stołu z takim uczuciem nieprzepełnienia, że zaraz musisz się położyć i odbyć drzemkę, tylko z takim luzem na brzuchu, że gdybyś miała teraz na przykład wsiąść na rower albo pójść na spacer, to jesteś w stanie to zrobić, a nie, że musisz na przykład najpierw 20 minut po prostu zalec na kanapie i odpocząć po tym posiłku. Więc to jest ważne. A jak to jest właśnie z tym zaleganiem na kanapie? Czy to właśnie są takie powiedzonka polskie, że nie wiem, pół godzinki dla słoninki albo nie wiem, nie pamiętam jakie są kolejne? Musi się właśnie ułożyć. Czy położenie się jest dobre dla układu trawiennego, czy lepiej byłoby pójść na spacer? Na pewno taki układ, gdzie masz obfity posiłek i idziesz od razu na przykład na intensywny trening, nie jest dobrym pomysłem, dlatego że my do treningu potrzebujemy bardziej aktywności tego współczulnego układu nerwowego, a trawienie dzieje się jakby pod większą opieką przy współczulnego układu nerwowego, czyli tego, który jest właśnie odpowiedzialny za odpoczynek, tonizację. Więc dobrym nawykiem byłoby zjedzenie posiłku i na przykład właśnie wyjście na spacer lub po prostu wrócenie do swoich codziennych zajęć. Natomiast jeżeli my po posiłku czujemy taką potrzebę właśnie, żeby się położyć, żeby to odleżeć, to znaczy zazwyczaj, że zjedliśmy za dużo, że to jest właśnie tak duże obciążenie już dla naszego organizmu, że ciało w tym momencie tak bardzo potrzebuje się skupić na tym trawieniu, że nie ma już w zasadzie tej siły na zabranie zasobów. Się... Tak, tych zasobów właśnie, tu pięknie określiłaś, na zabranie się, wiesz, na te pozostałe rzeczy. Czyli właśnie dobrym nawykiem jest wstawanie od stołu z takim uczuciem nie tyle, że lekkości, ile niepełności. O, czyli my powinniśmy się tak najadać na jakieś 80-90% takiego naszego odczucia sytości. A między innymi takie nieuważne jedzenie, o którym wspominałaś, prowokuje jedzenie większych porcji, więc jeżeli my jesteśmy w stanie, przeglądając sobie jakieś tam media społecznościowe, zjeść o 20% niż gdybyśmy zjedli jedząc uważnie, to jest to też ogromne wyzwanie dla układu pokarmowego i wtedy łatwiej o tą ciężkość, wtedy zabieramy sobie energię, wtedy zamiast pójść na spacer czy się więcej poruszać, łatwiej nam będzie zalec na tej kanapie, spalimy mniej kalorii, ale też dzięki temu cały czas będziemy pogarszać pracę swojego układu pokarmowego, więc żeby go naprawiać, to my tak naprawdę potrzebujemy tych małych rzeczy, jak właśnie większa uważność, jak jedzenie, żeby się nie przejadać, a najadać. I to są już rzeczy, które super pomagają. Z jakimi wyzwaniami, trudnościami przychodzą do Ciebie najczęściej pacjenci do gabinetu? Jakie są takie najczęstsze problemy z trawieniem i z brzuchem? Jakie to są dolegliwości i co je powoduje? Najwięcej tych wszystkich dolegliwości, z którymi na przestrzeni lat się spotykałam ja i my jako poradnia, to są właśnie takie proste rzeczy, wbrew pozorom, jak wzdęcia, gazy, odbijanie, refluks,
później troszeczkę więcej tego to oczywiście zaparcia, biegunki, jak wejdziemy dalej, zespół jelita drażliwego, SIBO, choroby zapalne jelit, ale na pierwszym miejscu zdecydowanie są wzdęcia, gazy, refluks, odbijanie, takie po prostu codzienne symptomy, że ten układ pokarmowy ma trochę pod górkę. A co się dzieje w naszym układzie pokarmowym, że mamy gazy, wzdęcia i jakieś takie problemy trawienne? Czy to jest jakaś też trochę predyspozycja genetyczna albo jakieś alergie wrodzone? Czy to my naszymi nawykami żywieniowymi albo tym, co jemy, możemy wpływać na to, jak funkcjonuje nasz układ trawienny? Jasne, bardzo wiele jest tych różnych czynników genetycznych, z którymi się już rodzimy, z pewnymi predyspozycjami, ale też zdecydowana większość, chociażby z naszej praktyki, ale też tak naprawdę to pokazują badania, tego zalążka problemów z układem trawiennym, to jest po prostu nasz styl życia, czyli takie wybory żywieniowe, takie wybory dotyczące naszej aktywności fizycznej, snu, regeneracji, środowiska, w którym żyjemy, które zdecydowanie nie służą zdrowiu układu pokarmowego, ani zachowaniu równowagi naszej mikrobioty, czyli wszelkiego rodzaju mikroorganizmów, które zasiedlają nasz przewód pokarmowy. Tak, od jamy ustnej do odbytu. My tych mikroorganizmów mamy w sobie bardzo dużo i każdy z nas, czy chce, czy nie chce, ma w sobie i grzyby, i pasożyty, i wirusy, i różnego rodzaju bakterie. I one bardzo potrzebują tego, żebyśmy mieli właśnie to odpowiednie środowisko. I teraz byśmy mogły wrócić już do tych kilku prostych zasad, o których mówiliśmy, czyli bardzo często to, co nam psuje układ pokarmowy, to jest nie do końca higieniczne traktowanie aktu jedzenia i posiłków i naszej diety, kontra czas, który upływa. Czyli jeżeli my będziemy przez ileś tam lat jeść coraz mniej uważnie, coraz bardziej się przejadać, będziemy jeść w pośpiechu, będziemy podjadać, czyli na przykład nie, że jemy kilka konkretnych posiłków w trakcie doby, tylko po prostu na przykład śniadanie kładę sobie na biurku i jem przez, nie wiem, 4 godziny, to śniadanie zamiast zjeść je raz, tak żeby mnie potrzymało przez 4 godziny. Później na przykład jem dużą obiad o kolację, coś jeszcze się pojawia z jakichś słodkich napojów, czasami wpadnie jakiś alkohol, leki przeciwbólowe. Polacy bardzo dużo spożywają też leków przeciwbólowych, coraz mniej warzyw, coraz owoców. My jak siedzimy w dietetyce, nam się wydaje, że te warzywa i owoce już są tak bardzo spopularyzowane, że wow. A tymczasem okazuje się, że średnio Polacy spożywają poniżej normy błonnika, czyli jak my mamy takie podstawowe zapotrzebowanie na błonnik od 25 do 40 gramów tak średnio do spożycia w trakcie dnia, to Polacy średnio jedzą pomiędzy 15 a 20, więc nawet nie spełniają tej normy. A tą normę może Ci pomóc spełnić już po prostu banan, duża garść malin i garść orzechów. I to już tak naprawdę jesteś w stanie sobie większą część tego błonnika dostarczyć, prawie 20 gramów nawet z takiej przekąski, która ma tylko 400 kalorii, tak? Jak ją dobrze tutaj sobie połączymy. Więc bardzo często rozwala nam ten układ pokarmowy nieuważność i po prostu takie codzienne niezastanawianie się nad tym, czego ten przewód pokarmowy by potrzebował, bo przecież nikt nas w podstawówce nie uczył tego, że powinniśmy robić sobie jakieś specjalne zaopatrzenie, tak, naszego organizmu, jakieś regularne posiłki, czy odpowiednie przerwy, czy na przykład post nocny, czy właśnie jeść te uważne posiłki, czy spożywać te odpowiednie ilości błonnika. To są rzeczy, które się po prostu po latach teraz odbijają. Jak to jest właśnie z tymi regularnymi posiłkami? Czy regularne posiłki oznaczają jeść 5 posiłków co 3 godziny? Czy my możemy też jeść 3 posiłki w ciągu dnia i to też będzie ok? Czy dla zdrowia układu pokarmowego lepiej jeść trochę mniejsze porcje, a częściej? Jak to wygląda? To też bardzo zależy i teraz nawet ta sama osoba może mieć inną potrzebę jedzenia posiłków w czasie. Czyli na przykład osoba, która ma problemy z refluksem, z zapaleniem błony śródzowej żołądka, z helikobakterem, ona może wymagać tego, żeby zjeść z 6 mniejszych posiłków w ciągu doby, ale właśnie w takich równych odstępach, czyli nie, że jemy po prostu cały czas, tylko faktycznie mamy posiłek, po nim jest przerwa, gdzie ten układ pokarmowy może się zająć tym trawieniem, może sobie uruchomić te wszystkie procesy i potem dopiero następuje kolejny posiłek.
Później, po czasie na przykład zaleczenia, ta osoba może już wejść sobie na przykład na 4 posiłki, bo dzięki temu będzie miała jeszcze lepszą regenerację układu pokarmowego, lepszy wpływ na układ hormonalny i wiele innych korzyści, które z takiej mniejszej ilości posiłków też jej będą wynikały. A na przykład po czasie może się okazać, że idealnym schematem będą dla niej 3 posiłki w trakcie dnia. Więc tutaj chodzi o to, że nasz układ pokarmowy lubi wiedzieć, czego się spodziewać i przede wszystkim to, czego najbardziej nie lubi, to jest brak przerw. Czyli jeżeli my cały czas coś podjadamy, cały czas coś mielimy, tu kawałeczek orzeszka, tu kawałeczek jakiegoś owoca, tu przegryziemy kawałek czekoladki, tu coś popijemy, tu kawę z mleczkiem, tu jakaś bułka, którą po prostu sobie dogryzamy przez pół dnia, a nie zjemy na przykład jednorazowo na posiłek i do tego na przykład duża obiadokolacja albo taki duży wieczorny posiłek, gdzie wiesz, wracasz po całym dniu i po prostu teraz masz dopiero czas na to jedzenie i wtedy się zaczyna taka wielka uczta lub dopiero taki spokojny posiłek, który możesz zjeść, ale on jest po prostu wtedy bardzo duży albo po nim się pojawia dużo podjadania, bo co chwilę wtedy na coś przychodzi ochota, to jest najprostszy krok, żeby sobie zaburzyć bardzo pracę układu pokarmowego, bo my między innymi mamy coś takiego jak takie samooczyszczanie układu pokarmowego, czyli my powinniśmy mieć takie fazy, kiedy tam się nic za bardzo nie mieli, kiedy my nic nie dorzucamy już do tego takiego półzamkniętego obiegu, czyli po prostu jemy, tu powinna być po prostu woda, ewentualnie jakieś napary ziołowe, czarna kawa, ale już nie nic zabielanego, nie nic słodzonego pomiędzy posiłkami, żeby ten układ pokarmowy mógł te treści odpowiednio przesuwać, żeby była odpowiednia perystaltyka, żeby nasz kompleks MMC, czyli ten kompleks mioelektryczny, który nam przesuwa treści pokarmowe, mógł nam wspomóc oczyszczanie, bo inaczej te treści nam bardziej zalegają, na tym sobie fermentują te wszystkie mikroorganizmy, które mamy i już mamy prostą drogę do wzdęć, do gazów, do odbijania się, do refluksu, do bardzo kiepskiego takiego samopoczucia trawiennego na co dzień. Wspomniałaś też o poście nocnym. Post może się niezbyt dobrze kojarzyć. Co masz na myśli? Jak długi powinien, warto, żeby był ten post, żeby trochę odciążyć nasz układ trawienny? Jeżeli chcemy wejść głębiej, to oczywiście można też stosować, jeśli to jest do nas odpowiednio dobrane, takie narzędzia jak chociażby IF, czyli takie konkretne godziny postu, gdzie tylko w ciągu dnia wybieramy te godziny, w których najbardziej optymalnie nam się je i później mamy odpowiedni cykl postu. Ale ja tutaj mówiąc o dbałości, o przewód pokarmowy, myślę ani nie o głodówkach, ani nie za bardzo o IF-ie, myślę przede wszystkim o takim dostosowaniu się do fizjologicznego rytmu układu pokarmowego, czyli właśnie do tego, że nasz układ pokarmowy de facto nie lubi cały czas być zajęty tą główną pracą trawienia. On też musi mieć czas na regenerację, na oczyszczanie. I dlatego świetną opcją jest rozpoczęcie sobie postów nocnych od takiej prostej reguły, że od momentu, kiedy kończysz kolację, do momentu, kiedy następnego dnia zjesz pierwszy posiłek, czyli twoje śniadanie, robisz sobie minimum 12 godzin przerwy. Dlaczego? I ta kolacja warto jest, żeby była zjedzona na 2-3 godziny przed snem, ponieważ my powinniśmy już pójść spać z jedzeniem, które nie zalega nam w żołądku i w dwunastnicy. Dlatego, że w nocy najbardziej efektywnie pracuje kompleks MMC, czyli on ma wtedy taką swoją główną fazę sprzątania tych resztek, przesuwania tych treści i pobudzania też odpowiedniej regeneracji właśnie w naszym układzie pokarmowym. Te wszystkie procesy mają się tam zadziać i jak my zjemy za bardzo kwitą kolację, to też oczywiście sobie utrudnimy włączenie tej fazy odpowiedniej regeneracji układu pokarmowego. Więc dobrze jest ustalić sobie na początek te 12 godzin postu, czyli zróbmy sobie połowę doby, w której faktycznie to coś dostarczamy i połowę doby, w której sobie nie dostarczamy. To jest bezpieczny schemat. To nie jest schemat, który od razu wpędzi Cię w jakieś na przykład zaburzenia hormonalne, bo czasami jak za długi post sobie zrobimy, to też to może się negatywnie odbić na przykład na wrażliwym kobiecym układzie hormonalnym. Więc nie każda kobieta na przykład będzie się do jakichś dłuższych postów tutaj od razu nam nie będzie od razu predysponowana. A taki post 12 godzin to nie jest ani za dużo, ani za mało, ale dla osoby, która tego jeszcze świadomie nie stosowała, to już jest bardzo duży krok i zauważy, że następnego dnia z każdym dniem coraz lepiej ten brzuch się będzie czuł, bo po prostu będzie mógł zająć się taką konserwacją i naprawą tego, co potrzebuje. A czy jest jakaś właśnie pora dnia, w której lepiej jest iść do toalety? Bo jak właśnie powiedziałaś teraz o tym, że ten układ trawienny sobie dobrze pracuje wieczorem, ja zazwyczaj chodzę rano i zastanawiam się, czy to jest właśnie
Czy jest jakaś odpowiednia pora? Czy to w ogóle ma znaczenie? Czy właśnie przez to, że staram się nie jeść wieczorem, czy układ właśnie pokarmowy sobie pracuje w nocy i rano mam ochotę iść do toalety? Tak, w zasadzie właśnie to, co powiedziałaś, to jest taki nasz naturalny, fizjologiczny odruch krętniczo-kątniczy, który powstaje właśnie po pierwszym pobudzeniu właśnie naszego nerwu błędnego rano. Dlatego w zasadzie fizjologicznie my powinniśmy właśnie wstać i mniej więcej tak do godziny od momentu, kiedy wstajemy, powinno nam się zachcieć oddać stolec. To jest tak fizjologicznie, to w książkach do fizjologii też tak jest to przedstawione, tak, że po prostu rano powinna zadzieć się ta cała kaskada, która zakończy się oddaniem stolca. Ale też oczywiście to nie jest tak, że jeżeli my się codziennie nie wypróżnimy albo codziennie rano się nie wypróżnimy, to że już mamy jakiś straszny problem ze stolcem, dlatego że definicja na przykład odpowiedniego takiego zdrowego wypróżniania jest różna. Nawet jak wejdziemy w definicję zaparć, to niektóre definicje mówią o tym, że nawet jeżeli masz poniżej 3 stolców w tygodniu, ale nie masz dolegliwości, typu ten stolec nie jest właśnie za bardzo zbity, nie boli cię brzuch, nie masz dodatkowych jakby utrudnień swojego życia z tym związanych, to możesz wcale nie mieć zaparcia i to może być po prostu twoja norma. Ale faktycznie jakbyśmy sobie wrócili na przykład do czasów dzieciństwa, to bardzo często tak jest, że naturalnie dziecko jak wstaje, to właśnie mniej więcej tak do godziny, półtora po wstaniu zechciewa się właśnie zrobić tę kupę i to jest bardzo zdrowe, bo właśnie po nocy, kiedy te procesy odpowiednio zachodzą, kiedy te treści, resztki pokarmowe zostały usunięte, kiedy bakterie już sobie tam na tym popracowały, powinno być po prostu wydalenie i rozpoczęcie nowego dnia. Każdy z nas może mieć tą inną normę, czyli jedna osoba się wypróżni codziennie rano po wstaniu i super, a inna osoba wypróżni się na przykład po południu, a jeszcze inna osoba wypróżni się 3 razy dziennie i też może to być w porządku, jeżeli nie ma tych dolegliwości, jeżeli ten układ pokarmowy dobrze pracuje. Ale faktycznie fizjologicznie ten pierwszy bodziec jest powstanie. Kilka razy wspomniałaś o bakteriach i mikrobiocie. Poza tym, że w naszych jelitach często jest jedzenie, które tam dorzucamy, to w naszych jelitach mamy dodatkowych mieszkańców. Jest ich tam całkiem sporo. Czy wytłumaczysz, czym jest mikrobiota i jakie ona ma znaczenie dla naszego układu pokarmowego? Jasne. Mikrobiota, która z nami żyje, to jest cały czas żywe środowisko różnego rodzaju mikroorganizmów, które właśnie nas zasiedla. One zasiedlają nie tylko nasz układ pokarmowy, ale też naszą skórę, całe nasze ciało. Są tak naprawdę wszędzie i teraz też są rozpoznawane nowe osie, jak na przykład oś jelita nerki, oś właśnie mikrobiota płuca. Okazuje się, że ma ta mikrobiota wpływ naprawdę na każdą komórkę naszego ciała i to między innymi dlatego, że chociażby z samych bakterii my mamy tak naprawdę ilościowo więcej niż swoich ludzkich komórek. Gdybyśmy porównali genom bakterii, które w sobie nosimy i genom ludzki, to mniej więcej nawet 10-krotnie jest więcej tego genomu bakteryjnego, więc można powiedzieć, że my tak naprawdę jesteśmy jedną chodzącą bakterią i z zlepkiem różnego rodzaju mikroorganizmów, więc jeżeli jest ich w nas tak dużo, że ich komórek jest nawet więcej w naszym ciele niż naszych ludzkich, to warto się skłonić ku temu, że ta relacja gospodarz, czyli my jako gospodarz, ten nosiciel, prawda, tych mikroorganizmów, gdzie one sobie taki ten płaszcz mikroorganizmów z nami cały czas jest, powinniśmy mieć dobrą relację z tymi mikroorganizmami i oczywiście każda osoba, która miała jakieś złe zaburzenie, na przykład jakieś zakażenie bakteryjne albo zakażenie wirusowe, to wie o tym, że jeżeli nie są z nami w komitywie odpowiedni te mikroorganizmy, potrafią nam zrobić ogromny problem zdrowotny i ogromne szkody w naszym zdrowiu. Więc właśnie ta równowaga pomiędzy gospodarzem, czyli człowiekiem, tym jakby nosicielem tak naprawdę tych mikroorganizmów, a nimi powinna być w jak najlepszej komitywie. Wtedy właśnie mamy sytuację tak zwanej eubiozy, czyli takiej równowagi pomiędzy tymi mikroorganizmami i wtedy one dają te wszystkie dobre rzeczy dla nas, czyli między innymi błonnik. Jak my sobie jemy ten błonnik, o którym już wspomnieliśmy, to większość tego błonnika wcale nie trafią nasze enzymy trawienne, tylko właśnie trafią te mikroorganizmy i to na przestrzeni ewolucji po prostu człowiek wyrobił sobie to środowisko ze względu na to, że ono sprzyjało i na przykład jak były pierwsze obserwacje
załóżmy jak była epidemia cholery, co odróżniało tych ludzi, którzy po prostu padali jak muchy przy tej epidemii, a tych, którzy mieli większe szanse na przetrwanie albo na przykład byli zdrowi właśnie w tym momencie, to okazywało się, że lekarze zaczęli obserwować, że na przykład ci, którzy mieli się dobrze, cały czas spożywali jakieś fermentowane produkty, na przykład jakieś fermentowane produkty mleczne albo jakieś fermentowane produkty z owoców, z warzyw, i okazywało się, że później jak się badano, dlaczego ta żywność akurat, czy ona ma w ogóle jakikolwiek z tym związek, okazywało się, że tam właśnie jest grupa mikroorganizmów, które bardzo korzystnie wpływają na nasze zdrowie, modulują też odporność i właśnie zaprowadzają tę równowagę. Więc ta mikrobiota to jest taki, można powiedzieć, wszechświat mikroorganizmów, które my w sobie nosimy, bo każdy z nas ma ich bardzo dużo i one są bardzo zróżnicowane, ale jakby sposób na to, żeby one były z nami w dobrej komitywie, jest w miarę podobny dla każdego. Jakie produkty, poza właśnie tym błonnikiem, o którym wspomniałaś, czy mogłabyś podać przykłady produktów, które właśnie mają sporo tego błonnika i są świetną pożywką dla naszych mikroorganizmów, powinniśmy włączyć do naszej diety i spożywać je jak najczęściej? Naszym bardzo dobrym źródłem błonnika są chociażby maliny. Maliny mają tego błonnika całkiem sporo, jeżeli chodzi o owoce, w ogóle o grupę owoców. Również bardzo fajnym źródłem błonnika będą chociażby pestki, orzechy, rośliny strączkowe, które w Polsce są wciąż zbyt małym udziałem w diecie i stanowią w średnim takim jadłospisie Polaka około 2%. Więc to jest bardzo mało spożycia, jak już jesteśmy w tej grupie bardziej świadome, jak dbamy o mikrobiotę, prawda? Jeszcze tak jak u Ciebie na przykład, gdzie nie mamy tych produktów odzwierzęcych, no to tak naprawdę te strączki to jest Twój, wiesz, Twój przyjaciel codzienny. A okazuje się, że przeciętnie Polacy jedzą po prostu, wiesz, grochówkę gdzieś tam przy jakiejś okazji i długo, długo nic, nie? Ewentualnie jakąś fasolkę szparagową, czy po prostu bób, jak jest sezon na bób, jeszcze tylko ci, którzy lubią. Więc faktycznie cały czas, wbrew pozorom, my mamy bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o strączki. Prosty przykład, brukselka. 4 brukselki to jest praktycznie 5 gramów błonnika, nie? Więc to jest taka malutka ilość, a już świetnie. Marchew, buraki również, bo może się też wydawać, że zielonolistne warzywa, nie? Są jakimś super, że w ogóle tylko jedzmy zielone, bo tam jest super dużo błonnika. Właśnie najlepsze źródło błonnika to są warzywa i owoce, rośliny strączkowe, produkty zbożowe, ale właśnie produkty zbożowe, głównie pełnoziarniste i różnego rodzaju kasze, więc to jest takie podstawowe, taki nasz basic. I teraz, żeby spełnić tą normę na błonnik, to tak naprawdę moglibyśmy zjeść około 200 gramów malin, do tego dojeść sobie na przykład 10 brukselek i powiedzmy już jesteśmy blisko tego pułapu. Jeżeli jeszcze dołożymy sobie na przykład jakieś 2 kromki chleba żytniego na zakwasie, no to można powiedzieć, że już mamy dzięki temu spełnioną tą normę. Czyli właśnie chodzi o to, żeby zawsze jak idziesz do sklepu i zastanawiasz się, co dzisiaj włożysz do koszyka, co jutro sobie na przykład przygotujesz, mając do wyboru na przykład coś z pszennej oczyszczonej mąki, a coś z mąki pełnoziarnistej, warto wybierać raczej tę pełnoziarnistą. Jeżeli masz do wyboru jasny ryż, a ciemny ryż, lepiej wybrać ten ciemny ryż. Jeżeli masz do wyboru kaszę kuskus z oczyszczonej pszenicy, a masz do wyboru na przykład kaszę gryczaną, to wybierz kaszę gryczaną, dlatego że ona będzie miała zdecydowanie więcej właśnie tego błonnika, ale też, co jest ważne, składników mineralnych i dzięki temu po prostu bardziej nam wzbogaci tę dietę. Więc ten błonnik jest bardzo ważny, ale też warto sobie tak ulokować, gdzie on faktycznie się znajduje. Więc pestki, orzechy, strączki, warzywa, owoce, te kilka porcji, no warto jest sobie w ciągu dnia o tym pamiętać, żeby dodać. Wspomniałaś właśnie o tych normach, że to jest pomiędzy 25 a 40 gramów błonnika. Czy my w takim razie z błonnikiem możemy przesadzić? Bo też jak przyglądam się jadłospisom osób na diecie roślinnej, które rzeczywiście dbają o jakość jedzenia i nie pozwalają sobie na zjedzenie kromki białego pieczywa, ale przy tym jedzą na przykład na obiad właśnie kaszę pełnoziarnistą z brokułami, z ciecierzycą, to często osoby na diecie roślinnej, które rzeczywiście o to dbają, jedzą bardzo, bardzo duże ilości błonnika. Czy my z błonnikiem możemy przesadzić? A jeśli przesadzimy, to jakie są konsekwencje? Jak ze wszystkim możemy przesadzić, więc oczywiście na przykład, jeżeli kobieta, która ma anemię, problemy z odbudowaniem sobie gospodarki żelazem chociażby, będzie spożywała bardzo dużą ilość błonnika w każdym posiłku, to może wręcz sobie nawet utrudnić, ponieważ błonnik do pewnego poziomu nam pomaga tak naprawdę jeszcze lepiej wykorzystać żelazo, ale też może sobie utrudnić, dlatego że błonnik, chcemy czy nie chcemy, ma też takie właściwości, że troszeczkę pobudza perystaltykę układu pokarmowego, no i też on ma te
dwie frakcje. Rozpuszczalną, która jest taka bardziej delikatna, taka kojąca, taka jak sobie przykojarzymy na przykład taki kisiel z siemienia lnianego, taki rozgotowany siemieniany, prawie każdy z nas będzie to kojarzył, to tam jest dużo też tego błonnika rozpuszczalnego, czyli ten, sama ta taka galaretka. Czyli on jest taki delikatny, jego jest najwięcej właśnie w warzywach, owocach. A już na przykład zboża czy rośliny strączkowe mają nieco wyższy udział tego błonnika nierozpuszczalnego. I na przykład strasznie dużym źródłem tego są otręby. Więc jeżeli my już mamy na przykład naszą dietę z reguły wysokobłonnikową, czyli już mamy dietę roślinną, to raczej nie powinniśmy już sobie dokładać do każdego posiłku dodatkowej porcji otrębów i jeszcze jakichś dodatkowych źródeł na przykład suplementacyjnych błonnika, bo wtedy się okaże, że my tego błonnika spożywamy na przykład 60 gramów w trakcie doby. I teraz tak, dla jednej osoby to może być nawet dobre, bo jeżeli będę mieć osobę z cukrzycą typu drugiego, z problemami z wysokim stężeniem cholesterolu, z dużym obciążeniem sercowo-naczyniowym, to może się okazać nawet korzystne dla cukrów, dla lipidogramu. Ale jeżeli mamy osobę już zdrową, świadomą, która jeszcze na przykład ma jakieś kilka rzeczy witaminowo-mineralnych do podciągnięcia, to dla niej może to być duże wyzwanie. Ponadto błonnik też właśnie te nasze mikroorganizmy fermentują. Błonnik tak naprawdę to są takie resztki pokarmowe i teraz te nasze mikroorganizmy z mikrobioty, o których sobie rozmawialiśmy, one żyją dzięki tym resztkom pokarmowym, czyli one sobie tak naprawdę zjadają to, czego my nie jesteśmy w stanie strawić i dzięki temu to nie jest tylko tak, że my dzięki temu je dożywiamy i tu się historia kończy, tylko one z tego wytwarzają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, wiele przeciwzapalnych substancji dla naszego organizmu i to są elementy, które dbają o strukturę jelit, o właśnie dobre trawienie, o takie cały wpływ przeciwzapalny na organizm, o naszą odporność, więc bardzo wiele jest tych aspektów, na które to wpływa, nawet na pracę mózgu. Te elementy, które mikrobiota z błonnika przetwarza, wpływają. I jeżeli my na przykład drastycznie zwiększymy ilość błonnika, czyli do tej pory jadłam po prostu 3 pszenne kanapki i pierogi na obiad i nagle od jutra zacznę jeść sałatki, zjem całą garść orzechów, zrobię sobie do tego jeszcze po prostu kotlety z soczewicy i jeszcze na przykład jakąś sałatę wielką, michę różnego rodzaju warzyw na wieczór, to pewnie następnego dnia będziesz mieć dramat trawienny, dlatego że te bakterie, które nie dostawały odpowiedniej ilości błonnika i były takie wręcz trochę przygłodzone, jeśli nagle dorwą się do takiego wielkiego szwedzkiego stołu, to tak jakbyśmy my pojechali na jakieś super pierwsze w życiu wakacje all inclusive i pierwszy raz takie po prostu zobaczyli jakieś zastawione stoły po jakimś okresie suszy i po prostu rzucają się na to i przy tym rzucaniu się, pomimo tego, że one wypracowują te dobre rzeczy, no to może to być zbyt gwałtowna reakcja. Więc niektóre osoby, żeby osiągnąć swoje efekty, potrzebują, jeżeli mają tego błonnika faktycznie za dużo w diecie, po prostu go stopniowo zmniejszyć i unormalizować tę ilość w diecie, a niektóre osoby potrzebują go zwiększyć, bardzo potrzebują go zwiększyć, ale potrzebują to zrobić stopniowo, czyli na przykład nie strączki nagle codziennie z dnia na dzień, tylko zacząć od strączków, które są bardzo lekkostrawnie przygotowane, dobrze namoczone, dobrze wygotowane i na przykład zjedzone w ilości 100 gramów dwa razy w tygodniu na początek. Do tego na przykład dokładamy kolejną jedną porcję warzyw, tak? Czyli zapełniamy na przykład pół talerza swojego śniadania warzywami, na początek dowolnymi, czy pomidor, czy ogórek, co Ci wpadnie w rękę, byleby sobie wyrabiać tą właściwą proporcję, jeśli jej nie masz. I na przykład dodajesz sobie 2-3 razy w tygodniu garść orzechów. I po kolejnym tygodniu dodajesz sobie na przykład dodatkową porcję warzyw, dodatkową porcję owoca, dodatkową porcję strączkowych roślin i na przykład dodatkową porcję jakichś pełnoziarnistych produktów, pamiętając też o piciu wody, bo jeżeli my dużo błonnika spożywamy, ale też nie pijemy wody, to pamiętajmy, że błonnik właśnie potrzebuje, tak jak to siemię lniane, żeby ta galaretka nam powstała, to potrzebuje wody, żeby tam siemię zalać tą wodą i żeby to mogło sobie popracować. Tak samo błonnik, jeżeli my na przykład spożywamy dużo błonnika, a pijemy za mało wody, to też możemy sobie dać prosty przepis na problemy trawienne. Mhm. Czy u zdrowej osoby gazy się w ogóle nie pojawiają? Czy gazy to jest normalna rzecz i są związane właśnie z pracą mikrobioty? A jeżeli jest ich zbyt dużo i są uciążliwe, to jest głównie zasługa naszych pracujących bakterii? Czy są też jakieś inne przyczyny powstawania gazów? Tych przyczyn powstawania gazów jest bardzo dużo, bo może to być podłoże i alergiczne, może to być podłoże jakiejś wrodzonej nietolerancji, na przykład problemów z tym, że urodziliśmy się bez enzymu laktazy, chociażby, który rozkłada laktozę, czy bez enzymu typu galaktaza, który rozkłada inne cukry. Więc czasami są to problemy bardziej natury fizjologicznej, jakichś deficytów, które mamy w naszym organizmie, ale bardzo często to są właśnie
To jest też wynik spożywania rzeczy, które mają dużo na przykład tego potencjału fermentacyjnego. Czyli chociażby jest taka grupa produktów FODMAP, czyli takich węglowodanów, które mają właśnie dość duży potencjał fermentacyjny. I teraz tak, my bardzo ich potrzebujemy, bo właśnie ta nasza mikrobiota uwielbia te produkty i one są bardzo ważne, żeby właśnie ta mikrobiota była w równowadze. Ale kiedy nie mamy tej równowagi mikroorganizmów właśnie w naszym układzie pokarmowym, to te produkty możemy źle tolerować. Czyli na przykład osoba, która ma chociażby przerost flory bakteryjnej w jelicie cienkim czy zespół jelita drażliwego, może bardzo źle w pewnym momencie reagować na przykład na warzywa kapustne, które też są super źródłem błonnika, może źle reagować na przykład na cebulę, czosnek, które są wspaniałym źródłem prebiotyków, czyli właśnie tego, czym szczególnie żywi się nasza mikrobiota. I wtedy okresowo może się im tego rodzaju dieta przydać, jeżeli chodzi o redukcję objawów, ale nigdy to nie powinna być nasza dieta docelowa, dlatego że to jest dieta, która sabotuje nam nasze bakterie, bo my ograniczamy wtedy te produkty, które one najbardziej lubią. Więc właśnie za duża ilość błonnika źle, za mała ilość błonnika źle. I oczywiście, jeżeli chodzi o to, co nam może prowokować gazy, to najczęściej gazy nam prowokuje to, że my jedząc jemy nieuważnie i połykamy bardzo dużą ilość powietrza, więc więcej tego powietrza wprowadzamy do tego półzamkniętego obiegu i to nam po prostu wtedy musi wyjść. Woda gazowana też często to są te dodatkowe gazy, które spożywamy i właśnie takie ciągłe podjadanie, czyli takie zaburzanie tego procesu normalnej pracy układu pokarmowego i takie dokładanie do tej fermentacji, to wtedy buduje tą wzmożoną fermentację i więcej tych problemów właśnie z gazami. Ale my normalnie wytwarzamy gazy i każdy z nas dziennie wytwarza tak średnio około 700 ml tych gazów, więc czy chcemy, czy nie chcemy, to każdy z nas je produkuje i mniej więcej 14 do 25 razy na dobę każdy z nas je wydala, chociaż oczywiście duża część z tego jest w nocy, duża część z tych gazów jest po prostu bezwonna i nawet my nie musimy tego odczuwać jako jakiegoś dużego takiego puszczenia gazu, tylko po prostu one naturalnie sobie dyfundują właśnie z naszego odbytu. Zastanawiam się teraz nad suplementacją, jeśli chodzi o zdrowy układ trawienny. Czy są jakieś suplementy, które warto byłoby wdrożyć do tego, żeby układ trawienny funkcjonował lepiej? I w szczególności chciałabym zapytać o probiotyki. Wspomniałaś przed chwilą o prebiotykach, czyli o tej pożywce dla naszych bakterii. Czym są w takim razie probiotyki i czy każdy profilaktycznie mógłby coś takiego suplementować? Czy probiotyki suplementuje się na stałe, okresowo? To jest łatwe i trudne pytanie jednocześnie, bo w zasadzie dziś mamy tak duży poziom zaburzenia zdrowia ludzi, że większość z nas raczej ma bliżej do potrzeby przyjmowania probiotyków niż dalej. Większość z nas też doświadczyła w trakcie życia jakiejś chociażby antybiotykoterapii, jakichś zakażeń wirusowych, tak zwanych jelitówek, które też nam zmieniają ten układ mikrobioty, więc w większości z nas jest raczej bliżej do tych korzyści z przyjmowania probiotyku niż dalej. Ale to, co jest bardzo ważne, że nie powinno być tak, że my sobie kupimy probiotyk tak od tak, pójdę do apteki, kupię pierwszy lepszy, jeżeli już chce się na ten probiotyk zdecydować, tylko powinniśmy te probiotyki wybierać świadomie i te probiotyki mają tę ważną zaletę i ta zależność jest bardzo istotna, że działanie probiotyku zależy od użytego szczepu, czyli my musimy mieć probiotyk, który został przebadany, który wiemy, jakie konkretne właściwości ten szczep przynosi, bo na przykład są konkretne szczepy, które rewelacyjnie się sprawdzają właśnie w ograniczaniu wzdęć chociażby, tak? Czy są szczepy, które się wspaniale sprawdzają przy poprawie wchłaniania żelaza, kiedy mamy problemy z anemią. Są szczepy, które się bardzo dobrze sprawdzają, jeżeli chodzi o modulowanie naszej odporności. I tutaj, wybierając probiotyk, zawsze powinniśmy wybierać przede wszystkim probiotyk dobry, czyli taki, gdzie producent też deklaruje datę żywotności tych mikroorganizmów, czyli nie tylko datę ważności samego probiotyku, ale datę żywotności tych mikroorganizmów, które my kupujemy. Powinna być tam odpowiednia ilość tych mikroorganizmów, czyli minimum 10 do 9 na opakowaniu i powinny być na opakowaniu zawsze też konkretne szczepy. Najlepiej, żebyśmy my sobie celowo sprawdzili, jaki szczep jest na co i czy to będzie dla nas dobre, ale są też takie szczepy w miarę uniwersalne, najlepiej przebadane do tej pory, które mają bardzo szerokie spektrum działania, jak na przykład Saccharomyces boulardii, czy Lactobacillus plantarum, czy Lactobacillus rhamnosus GG. To są takie szczepy, takie można powiedzieć,
złote, które mają po prostu mnóstwo publikacji naukowych, mnóstwo dobrych właściwości i zawsze powinniśmy wybierać probiotyk, który będzie miał te trzy bardzo ważne rzeczy, czyli rodzaj bakterii i będzie miał również ten konkretny szczep, który jest użyty, tak? Czyli na przykład Lactobacillus rhamnosus GG, tak? Czyli mamy tutaj rodzaj bakterii, gatunek i mamy konkretny szczep. I to właśnie dopiero jest probiotyk, po który warto jest sięgać. I teraz dlaczego warto? Z grubsza, w bardzo dużym podsumowaniu, dlatego że probiotyki mają bardzo realny wpływ na to, że wchodzą do tego środowiska układu pokarmowego i dają dobre bodźce dla tej mikrobioty, która się tam znajduje i pomagają nam osiągnąć szybciej tą równowagę. Więc to jest taka rzecz, którą my możemy sobie faktycznie w kapsułce zrobić jako taką, jako takie szybkie wsparcie układu pokarmowego, jeśli dobrze to dostosujemy, kupimy dobry probiotyk i on będzie miał odpowiednie wskazania. Ta suplementacja probiotykami jest raczej na okres na przykład kilku miesięcy, czy możemy suplementować probiotyki cały czas i czy w ogóle jest sens? Właśnie to znowuż jest bardzo indywidualne, dlatego że jeżeli mamy osobę, która prowadzi bardzo zdrowy tryb funkcjonowania, ma bardzo urozmaiconą dietę, właśnie spełnia te normy na błonnik, nie ma żadnych dolegliwości trawiennych, to w zasadzie trzeba by się było zastanowić, czy na pewno ta osoba powinna korzystać z probiotyku, czy ma jakieś konkretne wskazanie, tak, które na przykład ten dany szczep bakterii mógłby jej pomóc jeszcze podbić. Ale osoba, która przez większość życia spożywała tego błonnika mało, albo ma takie momenty, kiedy tego błonnika je troszeczkę więcej, a potem znowu mniej, ma problemy z odpornością, ma problemy konkretne jakieś z układem trawiennym, raczej probiotyk warto, żeby zaprosiła przynajmniej na takie 3 miesiące, żeby sprawdzić, czy to przyniesie dla niej wymierne korzyści. I zazwyczaj większość badań też, które jest prowadzona na probiotykach, to zawiera ten okres 8-12 tygodni, kiedy ten probiotyk był przyjmowany. No i potem albo robimy przerwę, albo na przykład zmieniamy probiotyk lub kontynuujemy go, ale jednocześnie cały czas obserwując, czy faktycznie on nam dalej jest potrzebny. Dlatego, że jeżeli zadbamy o dietę, zadbamy o tą higienę, stylu życia, higienę trawienia, zrobimy dobre środowisko dla tej swojej mikrobioty, to tak naprawdę oddala nam się potrzeba brania tego probiotyku, choć oczywiście też znam specjalistów, znam lekarzy, którzy promują przyjmowanie probiotyków cały czas. Ja jestem za tym, żeby przyjmować probiotyki cyklicznie, kiedy jest to wskazane, ale jednak zachowując pewnego rodzaju przerwę, żeby też te nasze bakterie i te nasze mikroorganizmy, które są w jelitach, same pracowały w głównym stopniu nad tym, żeby to środowisko było optymalne. Ale to nie u każdego da się zrobić. Jeżeli mamy duże problemy z układem trawiennym, to raczej tam długotrwałe przyjmowanie. Czyli na przykład, jak wejdziemy w choroby zapalne jelit, tam zazwyczaj probiotyki są sugerowane niemalże przez cały czas, żeby właśnie podtrzymywać chociaż okres remisji, te konkretne szczepy probiotyczne w zespole jelita drażliwego. Też raczej są to dłuższe kuracje, które są tutaj zalecane, ale standardowo te 12 tygodni to jest taki dobry czas na start dla probiotyku. Czy są jakieś inne suplementy poza probiotykami, które mogą pozytywnie wpływać na układ trawienny? Jest ich ogólnie całe mnóstwo, ale jakbyśmy sobie mieli dać takie top 4, ja bym tutaj zrobiła taką top 4, to oprócz samego probiotyku, z którego możemy wziąć, jeżeli on jest szczepozależny, te konkretne właściwości, jakie ten szczep nam daje, to warto również sięgnąć chociażby po kwas masłowy. Kwas masłowy to jest taki element, który normalnie właśnie nam wytwarza ta mikrobiota i produkuje go sobie z błonnika. Ale jeżeli my na przykład mamy te dolegliwości trawienne albo tego błonnika z jakiegoś powodu nie możemy spożywać w dużej ilości, na przykład mamy jakieś podrażnienia w układzie pokarmowym, potrzebujemy chwilowo takiej diety bardziej oszczędzającej w błonnik, albo do tej pory tego błonnika nie jedliśmy dużo, ale chcemy stopniowo zwiększyć jego ilość, bo wiemy, jaki jest ważny dla zdrowia i dla układu pokarmowego, to wtedy warto jest na pewno rozważyć suplementację kwasem masłowym, bo on ma bardzo silne właściwości przeciwzapalne i ma bardzo silne właściwości wspierające śluzówkę naszego układu pokarmowego. Na przykład dla osób z zaparciami, dla osób z zespołem jelita drażliwego, dla osób z chorobami zapalnymi jelit, ten kwas masłowy to jest często taki drugi suplement po probiotyku, który w przypadku układu pokarmowego warto stricte pod tym kątem przyjąć. Trzecim takim suplementem byłaby witamina D. To jest może takie mało oczywiste. Taka nieoczywista. Tak, ale właśnie witamina D ma jeden z kluczowych wpływów i dla śluzówki, dla takiej integralności odpowiedniej w naszym układzie pokarmowym, żeby on był
lampy nieścisłe, żeby tam po prostu wszystko zostawało sobie, co ma zostać w tym układzie pokarmowym. I również ma bardzo silne właściwości przeciwzapalne i ustawiające nam mikrobiotę, można powiedzieć, bardziej w takich szeregach normy, jeżeli mamy tą dysbiozę. Więc witamina D, wyrównanie stężenia witaminy D, to jest kolejny taki super suplement dla naszej mikrobioty i dla naszych jelit układu pokarmowego, chociaż na pierwszy rzut oka mogłoby się tak nie wydawać. I kolejnym takim suplementem byłyby kwasy omega-3, dlatego że one znowuż mają bardzo ważny wpływ właśnie na te śluzówki, bardzo ważny wpływ taki regulujący na mikrobiotę, a jednocześnie, no jednak nasze społeczeństwo, jeśli chodzi o ryby, ma dość duży awers i ciągle spożywamy ich za mało. Rzeczy, które się jeszcze wkoło tematów około rybnych dzieją w ostatnim czasie, na pewno też nie będą nas zachęcać do tego, żeby tych ryb jeść więcej, więc dobrze przebadane, czyste, bez zanieczyszczeń kwasy omega-3, to będzie kolejny taki ważny element równowagi układu pokarmowego. I to są, powiedzmy, takie cztery zupełnie podstawowe, a im dalej, tym możemy sobie bardziej to rozbudowywać, na przykład o kurkuminę, o konkretne przeciwutleniacze, które tutaj będą pomocne, laktoferynę, tego typu substancje, ale to byłby taki basic zupełny. Widziałam, że na Instagramie bardzo często poruszałaś temat antyoksydantów, picia zielonej herbaty, jedzenia borówek i spożywania dużej ilości produktów bogatych w antyoksydanty. Jaki związek mają produkty właśnie z wysoką zawartością antyoksydantów z układem trawiennym? No bo wiadomo, że antyoksydanty są świetne dla naszego zdrowia, ale jaki one mają wpływ na układ trawienny? Bardzo fajne pytanie, dlatego że jest coraz więcej publikacji na ten temat. Jak bardzo na przykład te owoce niskocukrowe, właśnie te owoce takie jak maliny, borówki, jeżyny, poziomki, czyli te, które im bardziej kolorowe zaprosimy do swojego jadłospisu, im bardziej brudzące, tak jakbyśmy się ubrały na jasno i po prostu miały je zjeść, to byśmy się zastanawiali, czy mi gdzieś nie pryśnie, czyli im bardziej taki brudzący jest ten owoc czy to warzywo, które spożyjemy, tym właśnie więcej ma w sobie tej mocy antyoksydacyjnej, czyli więcej ma tych polifenoli, więcej ma tych antyoksydantów. I teraz dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że one bardzo pomagają w zaprowadzaniu tej eubiozy, czyli one bardzo pomagają tym bakteriom, które są dobre, się odpowiednio namnażać, a tym bakteriom, które w tak dużym kolokwialnie podsumowanie są dla nas niedobre, jeśli są przerośnięte, po prostu te dobre bakterie wtedy łatwiej jest im je zwalczać i zaprowadzać większą właśnie równowagę w jelitach, czyli one działają też bifidogennie, działają dobrze na nasze laktobacillusy, ale też to jest bardzo ważne i takie w ogóle unikatowe, z tych przeciwutleniaczy nasze mikroorganizmy wytwarzają wiele dla nas potrzebnych substancji, czyli to, co my byśmy już mogli tylko wydalić z tych resztek pokarmowych, a właśnie ma te barwy, ma te kolory, to ta dobra część mikrobioty właśnie bierze sobie, przerabia i z tego wytwarza mnóstwo dla nas takich przeciwzapalnych substancji, czyli nie dość, że my i tak dostarczymy sobie po prostu te antyoksydanty, ale my tak mniej więcej z tych takich ciemnych owoców, warzyw jesteśmy w stanie sobie tak 10% sami przyswoić, a właśnie całą resztę wyciągu tych dobrych właściwości robi nam mikrobiota. I można powiedzieć, że jak chcemy sobie naprawiać tę mikrobiotę, to te antyoksydacyjne elementy są takim superfoods dla niej, że po prostu jak dajemy błonnik fajnie, jak jemy zdrowo super, jak pijemy wodę fajnie, ale jak dostarczymy jeszcze większą pulę tych antyoksydantów, to po prostu te dobre mikroorganizmy, które nam służą, które potrzebujemy mieć w równowadze, żeby właśnie nie mieć tych dolegliwości układu pokarmowego, one po prostu to kochają i to jest taki ich ulubiony deserek, który po prostu dzięki temu przynosi nam same korzyści. Jestem ciekawa, jak alkohol wpływa na nasz układ trawienny i na stan naszej mikrobioty. Alkohol jest jednym z takich produktów, tak samo jak leki, na przykład leki niesteroidowe, leki przeciwzapalne, czyli leki na przykład przeciwbólowe, popularne, te, które na przykład często się bierze na ból głowy, który na przykład po alkoholu też może się przytrafić, prawda? Więc wtedy mamy takie podwójne uderzenie w ten układ pokarmowy, no będzie działał bardzo niekorzystnie i pod kątem zaburzania perystaltyki układu pokarmowego, czyli będzie nam działał m.in. spowalniająco na perystaltykę układu pokarmowego, a ponadto
będzie również działał bardzo negatywnie dla bakterii i będzie nam podwyższał właśnie te bakterie, które są z grupy dysbiotycznych i będą nam po prostu promowały większy stan zapalny w obrębie jelita, więcej toksyn, więcej składników, które będą zaburzały nam układ trawienny. Tym bardziej, jeśli my ten alkohol będziemy spożywać na przykład w dużych ilościach, po prostu jednorazowo, albo będziemy go spożywać nawet i codziennie, ale małe ilości, tak? Na przykład codziennie jakieś winko, codziennie jakieś piwko. Oczywiście w zaleceniach diety śródziemnomorskiej na przykład pojawia się czerwone wino do posiłków, spożywanie umiarkowanie. Ale musimy pamiętać, że tam też są troszeczkę inne warunki, inna kultura picia tego alkoholu, jakby tam chodzi też o cały układ tej diety, stylu życia. Natomiast u nas w Polsce za bardzo o kulturze picia alkoholu chyba nie możemy mówić. Wielu z nas jest też z domów, w których jakiś tam problem alkoholowy był i tak naprawdę kilka milionów Polaków w tym momencie ma większy problem z alkoholem, a ileś tam jeszcze nie jest zdiagnozowane, więc myślę, że to jest ogólnie w naszym społeczeństwie i tak zbyt duży problem i alkohol jest za bardzo promowany, za bardzo popularyzowany jako coś fajnego, relaksującego, czy nawet będącego trendy obecnie, żeby sobie na jakiś alkohol pozwolić. Tymczasem nie ma tam nic, co by nam zdrowotnie mogło pomóc. Nic. Ja jestem akurat, jeżeli chodzi o alkohol, dużym przeciwnikiem. Uważam go za po prostu toksynę dla naszego organizmu i generalnie główna zasada, im rzadziej, tym lepiej. I tak samo w przypadku układu pokarmowego. Podpisałabym się pod tym, co mówisz. Bardzo tendencyjnie zadałam to pytanie. Chciałabym, bo właśnie jakoś tak nie wspomniałyśmy za dużo o alkoholu i chciałam, żeby to wybrzmiało na koniec. I właśnie mam do Ciebie ostatnie pytanie dla osób, które już dzisiaj chciałyby poprawić pracę swojego układu trawiennego, mają jakieś drobne dolegliwości i chciałyby, żeby ta praca była lepsza. Jakie takie proste kroki można wykonać, żeby zadbać o układ trawienny? Okej, to na pewno chciałabym, żebyście zostali z tym, że warto sobie wprowadzić tą regułę postu, tak? Czyli robię przerwę dla układu pokarmowego. Zamykam tę moją fabrykę i daję tam po prostu maszynom się odpowiednio zakonserwować do następnego dnia. Czyli od momentu, kiedy jem kolację, do momentu, kiedy zjem śniadanie, niech minie minimum 12, a najlepiej pomiędzy 12 a 14 godzin, czyli niech będzie ten czas na ten kompleks MMC, na sprzątanie, na regenerację, oczyszczanie układu pokarmowego. Drugi taki filar to jest niepodjadanie pomiędzy posiłkami. Ja na przykład też, tak jak przyglądasz sobie Instagrama, często wstawiam takie mikrobiotyczne przekąski, czyli mam na przykład jakieś orzechy, jakieś właśnie sezonowe owoce, owoce niskocukrowe, gorzką czekoladę na przykład i tak dalej. I bardzo wielu ludzi, dopiero jak ja to zaczęłam wstawiać, zaczęło mi pisać, że jejka, i ty to sugerujesz zjeść naraz, ja zawsze taką przekąskę sobie rozkładam na pół dnia. Czyli druga bardzo ważna zasada. Jemy konkretnie, ustalamy sobie na przykład w kalendarzu, jeżeli nie mamy tego w nawyku, wpisujemy sobie w kalendarz świętą przerwę na jedzenie, 15 do 30 minut na posiłek w trakcie dnia, który będziemy spożywać i robimy tu tylko miejsce na jedzenie. Pomiędzy posiłkami robimy przerwę. Zazwyczaj osoby, które mają jakieś takie właśnie lekkie dolegliwości, wzdęcia, gazy, troszeczkę zaburzenia z wypróżnianiem, trochę jakieś odbijanie, refluks, jak zastosują te dwie zasady, to już nie ma nad czym dalej pracować. Jeżeli to nie jest gdzieś tam bardziej związane z jakąś chorobą, helikobakterem, jakimiś sprawami już bardziej w układzie pokarmowym, to jak wprowadzą post nocny, jak wprowadzą przerwę pomiędzy posiłkami, to już w zasadzie możemy się pożegnać i życzyć sobie powodzenia i więcej błonnika i wody. Więc właśnie trzeci krok to byłoby stopniowe zwiększanie błonnika i pamiętanie o piciu wody. Między innymi zobaczmy, samej śliny w trakcie dnia wytwarzamy około 1,5 litra. Samej śliny i innych soków trawiennych też po kilka litrów, więc łącznie my mamy obrót około 8-10 litrów w naszym układzie pokarmowym. Jak my tego nie dostarczymy, układ pokarmowy sobie oczywiście poradzi, ale łatwiej będzie tym sokom trawiennym, śluzówką utrzymać się i my będziemy lepiej nawodnieni. To tak samo jak nie pijemy wody i wysuszają nam się usta, to tak samo sobie wyobraźmy, że jak nie pijemy wody, to nam się wysusza ten układ pokarmowy. To jest oczywiście duże takie przerysowanie obrazowe, ale żeby nam to tak zostało w głowie. Więc mamy tak, postnocne, przerwy pomiędzy posiłkami,
pijmy wodę regularnie małymi łykami, żeby po prostu móc się nawodnić w trakcie dnia. Wykorzystujmy moc naparów, które też mają bardzo korzystny wpływ na układ pokarmowy. Między innymi zielona herbata jest właśnie takim naparem, który ma po prostu setki badań na to, jak ma korzystny wpływ na cały organizm, jak bardzo działa antynowotworowo, jak bardzo dobrze działa bifidogennie i wspiera ogólnie nasz układ pokarmowy między innymi. Więc pijmy po prostu napoje. I kolejna rzecz, zapraszajmy ten błonnik do swojej diety. Pamiętajmy o tym, że żeby właśnie mieć tą odpowiednią perystaltykę układu pokarmowego, wspomóc to oczyszczanie, dokarmić odpowiednio te mikroby, to my po prostu tego błonnika potrzebujemy. Więc szukajmy warzyw, owoców, pestek, strączków, pełnoziarnistych produktów w tej diecie i pamiętajmy o nich przy posiłkach. Nawet jak chcesz zjeść sobie po prostu jakąś kanapkę z pszennego chleba, otocz ją tymi warzywami, żeby po prostu było to, co musi być w posiłku, żeby spełnić tę normę na błonnik, żeby sobie wspierać układ trawienny. I to już jest taki kilka zasad, które jak zastosujesz, to 90% trawiennych po prostu problemów odchodzi, bo tego potrzebuje układ trawienny. Tak, ja jestem w stanie się pod tym podpisać. Staram się odżywiać w taki sposób właśnie, jak mówisz, i raczej nie mam problemów, chyba że właśnie jest jakiś stresujący dzień albo jakieś stresujące wydarzenie. Bardzo Ci dziękuję za wszystkie rady dotyczące zdrowia naszego układu trawiennego. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie można znaleźć Cię w internecie, gdzie można zdobyć trochę więcej wiedzy albo czy też można się z Tobą skonsultować indywidualnie. Z tą indywidualną konsultacją jest trochę trudno, bo doba jest zbyt krótka, a ja mam bardzo duży udział też takich podopiecznych, z którymi współpracuję długo, ale mam bardzo dużo takiej wiedzy codziennej, z którą się dzielę, na przykład na moim Instagramie jest lepiej z Emi lub po prostu Emilia Ptak, kiedy będziecie mnie wyszukiwać, i nasza poradnia Sandiet, w której właśnie mamy różnego rodzaju kursy, e-booki i takie gotowe produkty, w których po prostu pomagamy dbać o układ trawienny i ogólnie zajmujemy się po prostu taką dietoterapią, żeby odpowiednio ten organizm właśnie doprowadzać do równowagi. Link do Twojego profilu na Instagramie oraz do strony zostawię w opisie i bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas i bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję ślicznie i co, do usłyszenia. Do usłyszenia.